Hej, z tej strony Classic Drunk Vlogger Games i mam zaszczyt zaprosić Was na drugą serię na moim kanale. Serię z gry, która jest grą mojego życia. Jest to moja ulubiona i najważniejsza gra, w jaką grałem w życiu. A mianowicie Gothic 1. Gra, w której spędziłem więcej czasu niż w jakiejkolwiek innej. Gra, którą znam lepiej niż jakąkolwiek inną grę. Gra twórstwa... Przepraszam, Boże. Twórców, oczywiście, Piranha Bait z 2001 roku, także gra już ponad 12-letnia. No i cóż, mam nadzieję, że będziecie chcieli przeżyć tą epicką przygodę w Górniczej Dolinie razem ze mną. Jeżeli nie graliście nigdy w tą grę, musicie koniecznie zagrać. Przechodziłem ją wiele razy, także znam ją od podszewki, tak jak mówiłem. Ale będę się wyśmienicie bawił, gdyż zrobiłem sobie ostatnio parę lat przerwy od niej. Tak, aby zapomnieć parę rzeczy. Bo już po prostu znudziła mi się trochę. Grałem z nią bez przerwy przez 8 lat. Można się znudzić, prawda? Ale teraz chcę ją przejść jeszcze raz. Mam na to wielką ochotę i zapraszam Was do tego razem ze mną. Zaczynajmy. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Najlepszy dubbing na świecie. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Miękkie lądowanie. Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem
Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Jak widzicie, mam zainstalowane parę modyfikacji graficznych, między innymi bardziej niebieskie niebo, bardziej szczegółowe tekstury, no i tekstury mojej postaci są zmienione, podstawowe, tak aby pasowały do każdego stroju, jaki mogę, do każdego jej zbroi, jaki grze mogę uzyskać. Dobrze, ale wczujmy się w fabułę. Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Jak się dostanę? Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Dobra rada, ale gdzie mogę ją znaleźć? Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. Miło z twojej strony. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. Przemyślę to. A gdzie jest teraz ten gnojek? A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Uwierz, jestem bardziej doświadczony od niego. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. Niech tylko spróbuję. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Gomeza? Kim jest Gomez? Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. No dobra. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Zapamiętam. Dzięki za pomoc. Bardzo. Spotkamy się w starym obozie. Okej. No cóż, moi drodzy, gdybym nie znał tej gry, to bym powiedział, że zapowiada się bardzo interesująco. Wiem, że w nią grałem, wiem, że wiele razy ją przeszedłem. Ale jeżeli pozwolicie, to będę udawał. Spróbuję się odtworzyć emocje, które towarzyszyły mi, kiedy za pierwszym razem w nią grałem. Doskonale pamiętam większość swoich reakcji, także staram się zachowywać tak, jakbym grał za pierwszym razem nią. Nie zdradzać fabuły, no i pokazać wam też parę ciekawostek, o których może nie wiedzieliście, bo może nie zagłębialiście się tak bardzo w środowisko tej gry. Okej, co znaleźliśmy? Mamy piwo, mamy list od magów, mamy pochodnie i bryłkę rudy. Na dobry początek. No cóż, pójdźmy znaleźć jakąś broń.
Wiem, że biegam w gaciach, ale podejrzewam, że większość skazańców, która by trafiła do takiej kolonii, trafiłaby do niej w gaciach. Dzień dobry, panowie. Co tam robicie? Siema. Czym się tu zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany, zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Mhm. Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. Tak. Tak, rozmawiałem. To dobrze. Zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? No właśnie. W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce. Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. W końcu to obóz karny. Są w nim złodzieje. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Zawsze tym marzyłem. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie. No właśnie. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadiaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Tak, w Korei Północnej. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. W sumie. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuję broni, stary, daj mi ten mieczyk. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilof. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Może i nieporęczna broń, ale jaka klimatyczna. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. Dzięki, postaram się. Siema. Dobra. Przed siebie, ku przygodzie. W kolonii górniczej. Powiedzcie, jak wam się podobają modyfikacje tekstur, które wprowadziłem. Jagódki. Strzała. Ciekawe, komu ją wbijemy w oko. Skrzyneczka. Co tu mamy? Dwa piwa. Monety. Strzały. Pochodnia i wytrych. Bardzo przydatne rzeczy. Uwielbiam zbierać wszystko, co się da w tej grze. Okej, jagody. Kilo! Jest nasza pierwsza broń. O tak. Od razu lepiej. Zanim pójdziemy na dół, sprawdźmy jeszcze, co się znajduje na górze. Wow. Zawalona kopalnia. O! Czyżby miecz? Okej. Większy damage! Tak jest! Chodź tu. Yeah! I tym sposobem pierwszy exp trafił na nasze konto. Czy znajdziemy tu coś jeszcze przydatnego? Rzówka. Okej. Okay. Idźmy dalej. Czekajcie. Muszę kontrolować czas, żeby za długich odcinków nie było. No, ograniczone miejsce na dysku. Bardzo bym chciał jakieś godzinne odcinki, ale niestety
nie chcę sobie zapchać dysku, bo wtedy nic nie zrobię, prawda? Trzeba jeszcze zmontować ten film, czyli trzeba mieć miejsce zachowane. Okej, zbieramy wszystko, na pewno jakiś handlarz będzie chciał to kupić. Dobra. Nie ma nic. Czy możemy się wspiąć jeszcze wyżej? O tak. Dajesz. Opa. Wow, stary obóz. Jeśli się nie mylę. Wygląda pięknie. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze wyżej chodźmy. Ścierwojad. Gin po czwaro. Okej. Kiedy pierwszy raz grałem w tą grę, było to przez zupełny przypadek. W ogóle pierwszą swoją wersję Gothica mam z CD Action, z numeru na dziesięciolecie magazynu. Oprócz niego na płycie był też Splinter Cell. Ale niestety był jakiś bug na płycie, w sensie każdy miał, kto kupił CD Action. I nie dało się w niego grać, to znaczy gra się instalowała, ale nie odpalała. Pamiętam, że mój tata bardzo chciał w nią pograć. I bardzo był smutny z tego faktu, że gra nie działa. I chciał sprawdzić, czy to wina gry, czy płyty. Dlatego, żeby sprawdzić, czy płyta działa, zainstalował Gothica, bo była drugą grą na tej płycie. Działała, ale nigdy jej nie odpalił. Na następny dzień patrzę na pulpicie i pytam ojca, co to jest? Mieliśmy wtedy wspólny kop jeszcze, to jest z tych czasów. No, powiedział, wytłumaczył mi, że sprawdzał, czy gra działa, bo Splinter Cell nie chodził i takie tam. No i spoko. A ja spytałem, o czym jest ta gra? No, a powiedział, że nie wie. Odpaliłem i tak od 8 lat w niej trwam. Także dzięki mojemu ojcu poznałem Gothica. To znaczy, na pewno bym go kiedyś poznał, ale nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo, czy tak samo bym mnie oczarował. Byłem zafascynowany tą grą, zafascynowany tym światem, całkowicie w niego przesiąkłem. Zacząłem spisywać do zeszytu wszystkie dane o świecie. Bóstwa, takie tam. Imiona bohaterów, całe ich życiorysy. Zacząłem nagrywać na dyktafon w telefonie wszystkie rozmowy, które prowadzili bohaterowie. Teczki zakładać, można powiedzieć, osobowe na bohaterów tej przygody. To były czasy. Można było grać cały dzień na kompie i nie przejmować się sesją czy czymś takim. No nic, zostawmy to. Ruszajmy spotkać się z Diego w obozie, tak jak nam radził. Cóż nas jeszcze spotka po drodze do obozu? Ścierwojady nas spotkają. Zbieramy jagody. Pewno się przydadzą. Stary miecz. Czy stary miecz jest lepszy od zardzewianego? No widzicie, lepsze. Naprawdę nie pamiętałem już o tym. Chodź tu, gnido. Gin! Gin, powiadam! Fak! Fak! Nie dam się zabić! Łohoho! Ale by była siara, jakby mnie zabił ścierwojad na początku gry, co? Dobra, mamy esencję uzdrawiającą, wypijmy. Zapiszmy grę. Widzicie, mam tu wiele zapisów wcześniejszych, no ale trudno by było, żebym nie miał. Zbierzmy strzały. Pałka. Ktoś tutaj się bawił włócznika. Chyba udanie, co stary? Dobra. Jeszcze tylko sobie przypomnę. Dobra, 11.31, dzień pierwszy. Jak się sprawdzało, dziennik.
Gin! Fuck! No. Dawaj mięcho. I idziemy dalej. Ku przygodzie. Piękny widok. W tym złowrogim jakże miejscu. Jeżeli nigdy nie graliście w tą grę, polecam wam jak nic innego na świecie. Zresztą całą trylogię wam polecam. Gothica 2 też na pewno przejdziemy na kanale. A Gothica 3, jak minie 10 lat od jego premiery, na pewno też. Dobra, te dwa ścierwojadki już zostawimy, niech sobie żyją. Jagódek nigdy nie zabiera. Dzień dobry panowie. Czym, co tutaj robicie? Nie chciał. Hej. Hej ty. Co tam? Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Okej. Okay. Na co polujecie? Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Serio? Ale dlaczego to jest tak niebezpieczne? Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Ojoj. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Zapamiętam. Skąd mogę je wziąć? Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Okej, okay, zapamiętam. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. Okej. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Chciałbyś, co? Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Okej. Okay. Dzięki. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilof. Będę o tym pamiętał. Jak na całym świecie, kolego. Jak na całym świecie. Hej! Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Okej, okay, bierz piwo. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada.
Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. O tak. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Oj, panie, drogo. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. Spróbuję. Na razie. Dobra. Chodźmy do obozu. Ten już niech sobie tam żyje. Podkurwiona bariera. Siema, strażniku mostu. Cześć, jestem tu nowy. To świetnie! Czy to jest stary obóz? Nie nowy! Stary obóz leży pod mostem. Jakiś ty żartownik. Naślemy kiedyś na ciebie paru orków. Piwo. Beczek. Nie, no muszę zebrać jagódki. Okej. Okay. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Nie, no coś ty. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. Bardzo chętnie. Zawsze to czekaj. No, stary obóz przed nami. Jeśli myślisz, że czekaj, chowaj to dla siebie i nikt nie powinien wiedzieć. Ale to, kochani, to nie mój problem. Już w następnym odcinku. Póki co, dziękuję wam za ten pierwszy odcinek. Ta gra jest dla mnie legendą. Jest częścią mojego życia po prostu. Dziękuję wam za to. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli nie graliście, że zagracie w Gothica. Jeżeli graliście, przypomnijcie sobie. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Hej!